Na terenie wytwórni nawozów wieloskładnikowych NPK trwa remont roczny ciągu X. Mimo prac związanych z koniecznością wymiany zużytych elementów, instalacja do wytwarzania nawozów funkcjonuje bez zakłóceń, gdyż przez cały czas pracuje ciąg Y. W czasie postoju remontowego rocznego przeglądane i naprawiane są wszystkie urządzenia w instalacji. W tym roku wymieniliśmy na postoju rocznym na nowe urządzenie, nowy aparat, gazociąg D401. Na okoliczność zaplanowanego remontu instalacji Departament Techniczny Grupy Azoty Police przygotował harmonogram prac remontowych. Postoje roczne instalacji produkcyjnych odbywają się cyklicznie co rok. Muszą się odbywać regularnie, dlatego aby utrzymać instalację w dobrym stanie technicznym, aby bez przestojów, względnie z małą ilością przestojów, produkować nawóz. Zgodnie z harmonogramem remont potrwa około 4 tygodni. W tym czasie zakończą się prace remontowe i przeprowadzone zostaną ostateczne próby sprawności instalacji. Głównym wykonawcą prac jest Grupa Azoty Police Service.